Którą organizujemy tutaj właściwie co roku w naszym MDK-u. Wystawie, która prezentuje działalność pracowni GIRA. Oczywiście inne pracownie też takie wystawy robią, ale ja chciałam zaprezentować naszą. GIRA, jak sama nazwa wskazuje, to grafika i rysunek artystyczny. Wszystkie dzieci to już wiedzą i ta wystawa głównie skupiona jest właśnie na grafice. Grafika jest taką fajną dziedziną sztuki, że można wiele razy odbijać tą samą pracę, na wiele konkursów wysyłać. To oczywiście jest fajne, ponieważ w tych konkursach zdobywają nagrody za tą samą pracę. To ich bardzo cieszy. No i przy okazji możemy też te prace pokazać na wystawie. Główną część wystawy przy wejściu zdominowały koty. Koty są różnej maści, charakteru, wyglądu, starsze, młodsze i w różnych technikach graficznych zrobione i przez starsze dzieci, i przez młodsze. No i oczywiście będzie je można pooglądać, są bardzo ciekawe. Natomiast druga część korytarza to kwiaty i prace plenerowe. Na plenerze robiliśmy prace malarskie, też trochę odbijane, ponieważ no, odbijanie towarzyszy grafice, więc musi trochę tego być. No i tam znajdują się głównie drzewa. Drzewa odbijane z rąk, z liści, z palców i prace wykonywane w plenerze. Te drzewa pojawiają się też w innych pracach, pracach robionych w pracowni. One są w kilku miejscach na wystawie i związane są też z poezją Haliny Poświatowskiej. Jest to wiersz, który zaczyna się w środku mnie, rozrasta się drzewo. Taki dość ciekawy do interpretacji temat i też powstały bardzo fajne prace z tego. Każdy trochę na to inaczej spojrzał, ale są to drzewa. Drzewa, ludzie i bardzo ciekawie przedstawione. Różnymi technikami plastycznymi, także to też jest ciekawe. Oprócz tego oczywiście mamy dużo prac rysunkowych, takich studyjnych. Martwa natura, która no, zdominowała zeszły rok. Czarno-biała, którą bardzo długo robili starsi, ale efekt jest fajny. Są prace portretowe, są prace, które przedstawiają zabytki Rybnika. Jest trochę prac takich z krajobrazami, robionych kredkami akwarelowymi. Też bardzo ładny efekt, ponieważ to były prace, w których miała być przedstawiona woda. No i to rozmywanie tej wody akwarelą bardzo fajnie wyszło. Prace są różnorodne, tematyka różnorodna, dlatego cały tytuł wystawy jest motywy z natury i z wyobraźni. Natomiast te motywy drzewne pojawiają się też w innych momentach. One były związane z plenerem naszym. Plener nosił tytuł Leśne opowieści. I na plenerze oprócz prac takich typowo malarskich, rysunkowych, robiliśmy też prace przestrzenne. Powstały małe drzewka, drzewka szczęścia. Drzewka, które były wyplecione ze sznurków, to są przez nas nazwane leśne łapacze leśnych opowieści. Trochę na modłę właśnie łapaczy snów, w kołach zamknięte takie kompozycje półprzestrzenne. Myślę, że cała wystawa jest bardzo interesująca i warta oglądnięcia. Będzie u nas w MDK-u prawdopodobnie przez najbliższe 2 miesiące, więc zapraszam. Wejdę na